Dobry wieczór Państwu. Na seansie psychologicznym w kinie Bodo. Jesteśmy tuż po filmie Złodziejaszki w reżyserii Hirokazu Koredy. I jest z nami Ayaka Suzuki. Konnichiwa, konbawa. Konbawa. Toimas Robert. Toimas Agata. I teraz będzie trudniej. Teraz już się będę wspomagał kartką. Nihongo Hanase Masen. O, Sumimasen. O, no spokojnie. Okej, okay, to przywitaliśmy się. Powiedziałem, że nie mówię po japońsku i przepraszam za to. I wakarimashita. Wakarimashita? Będzie dobrze. Wakarimashita. Wakarimashita, że to jest chyba okej. Okay, nie mówię po japońsku, będziemy mówić po polsku. I zawsze zaczynamy nasze spotkania od takiego małego quizu, zanim porozmawiamy sobie wspólnie z Ayą o kontekstach japońskich, kulturowych i społecznych. Pytanie jest do Państwa i quiz jest do Państwa, żeby podnieść rękę w górze lub jej nie podnosić. W odpowiedzi na pytanie, kogo z Państwa film poruszył? Ręka do góry. Cokolwiek to oznacza. Skoro poruszył, to jest bardzo pojemne pytanie, to będziemy sobie rozmawiać w związku z tym za jakiś czas, co Państwa w tym filmie poruszyło. I teraz już przechodząc do AI. Aja, z Twojego punktu widzenia, bo wychowałaś się w Japonii i obejrzałaś film, który pokazuje Twoją kulturę. O czym dla Ciebie jest ten film? O czym są Złodziejaszki? Jaką historię według Ciebie opowiadają? O czym? O rodzinie. Ale ten film opowie o największym japońskim problemem rodziny. Największy japoński problem. Obecnie w Japonii to jest bardzo straszny problem. W Japonii ja byłam pracownikiem socjalnym oraz pielęgniarką na neurologii oraz psychiatrii. I pracowałam podobno MOPS, no? Aha, opieka społeczna, tak. I tak, dużo, ja miałam takie konsultacje z Japończykami właśnie. A jak mówisz, Aja, że to jest jednym z największych japońskich problemów, czyli co jest tym problemem? Problem? Relacja pomiędzy rodziną. Relacje w rodzinie. Relacja w rodzinie i oraz pieniążki oczywiście. Film pokazał, że ten zapomniała imiona, ale ojciec nie pracuje. Nie ma całego etatu. Tak. I pracuje taki ja myślę, to jest praca sezonowa. Tylko dzień pracy, umowa jest tylko. Tak, to jest taka czasowa praca, czasowa, tak? Czasowa. Sezonowa, czasowa. Tak, sezonowa, nie ma czasowa. Stałej pracy. Tak. Czyli bieda, tak? Relacje w rodzinie. Tak. Jak mówisz o tym, że mężczyzna, który można powiedzieć w japońskiej kulturze, mężczyzna to jest w takim tradycyjnym ujęciu głowa rodziny, prawda? Nawet jest takie pojęcie seki. Tak. Mówiące o wpisie do rejestru rodzinnego, w którym pod mężczyznę głowę rodziny dopisuje się pozostałych członków rodziny, a tutaj mamy zobrazowanego mężczyznę, który tą głową rodziny nie jest, tak? Bo taką rolę pełni babcia. Babcia, można powiedzieć, jest takim nestorem, nestorką tej rodziny. Jak myślisz, tak jak znasz te relacje damsko-męskie w Japonii. Czy to jest trudny temat dla Japończyków, dla mężczyzn? Taki scenariusz, który widzimy na filmie? W Japonii, na przykład w rodzinie, mąż jest, japońska rodzina to jest podobna do takiej firmy. Aha. Tak, w firmie, tak, w firmie jest kierownik.
jest zastępstwo i pracownika. I kierownikiem jest? Mąż. I zastępstwo, żona i dzieci. Myślę, że dla mnie ten film był czymś innym, zanim się trochę przygotowywaliśmy, bo głównie był dla mnie o miłości, o bliskości. A kiedy przygotowaliśmy się do tego spotkania z Państwem, no to właśnie mam wrażenie, że to już powiedziałam, że to jest tak naprawdę odwrócenie w ogóle tego, czym jest rodzina w Japonii, tak? I mam wrażenie, że tutaj reżyser no właśnie w te takie tradycyjne wartości czy stereotypy jakoś się uderza, podważa, no to tak bym powiedziała, że... A dla mnie to jest niezwyczajna historia o zwyczajnym, codziennym życiu. I dlatego dla mnie jest niezwyczajna, ponieważ pokazuje kontekst kulturowy, pewne normy dotyczące tego, co stanowi społeczeństwo, czy co buduje społeczeństwo japońskie, zupełnie te normy odwracając i pokazując zaprzeczenie tego, na czym prawdopodobnie wszystkim Japończykom zależy. Oczywiście mówię o pewnych kontekstach. O jakich kontekstach mówię? Ano między innymi o tym, że rodzina i wszystko, co się dzieje w rodzinie, powinno być pewną tajemnicą rodziny i nie powinno być ujawniane ani upubliczniane, jeżeli mogłoby przynieść wstyd czy hańbę rodzinie, tak? I widzimy na ekranie rodzinę, która jakoś stara się tworzyć pewne relacje, pomimo tego, że mają trudne warunki, i okazuje się, że ta rodzina jest oazą bezpieczeństwa i przetrwania dla dziewczynki, która wydawałoby się, że żyje ekonomicznie w lepszym świecie, a jednocześnie no, jest ofiarą przemocy, tak? I stanowi to ogromną tajemnicę. System się tym nie interesuje, bo przecież dopóki to nie wypłynie po prostu na pierwszy plan, to nikt się nie powinien tymi sprawami zajmować. I o wielu, wielu, wielu innych jeszcze takich małych smaczkach dotyczących tego, z jakich zasad, z jakich wartości składa się społeczeństwo japońskie, dla mnie osobiście jest ten film. I że miłość jest tam, gdzie właściwie nic nie działa w takim właśnie rozumieniu tradycyjnym, tak, postrzegania jakby no, rodziny w Japonii, tak, i czym jest rodzina w Japonii. Zresztą nawet jest takie, teraz ja może się pomylę, to mnie w razie czego prostuj, bardzo proszę, jeśli chodzi o wymowę, ale uci, dom, tak? Uci, tak, dom. Albo soto, czyli tak, bycie na zewnątrz. Tak. I teraz chodzi mi o coś takiego, że jest takie myślenie, tak jak się przygotowywałem do naszego spotkania, że jesteś albo uci, albo jesteś soto. Tak. Czyli mężczyzna jest... Albo w rodzinie, albo jesteś w środku pewnego świata, który tworzy rodzina, albo jesteś na zewnątrz, tak? A jeżeli jesteś na zewnątrz, no to na zewnątrz historycznie w rodzinach japońskich byli wszyscy ci, którzy nie byli produktywni dla rodzin. I podstawowym celem, przynajmniej historycznie, tak, aż do tej epoki Meiji, tak, wtedy, kiedy również pewna sytuacja kobiety się zmieniła w XIX wieku, kluczowym zadaniem rodziny było to, żeby rodzina była niezależna ekonomicznie, czyli że była gospodarka, pracowała na gospodarce, była produktywna. Więc ktoś, kto był produktywny, był w rodzinie. Natomiast ktoś, kto nie mógł być produktywny, wypadał poza rodzinę. A widzimy też na filmie, tam jest taki wątek, też nie chcę za bardzo spoilerować, ale tego mężczyzny numer 4 i spotkania. Ale wszyscy widzieliśmy film, to... No tak, ale też rozmowa się nagrywa i trafia na naszego YouTube'a, w związku z tym trzeba zarządzać słowem w taki sposób, żeby zachęcać, a jednocześnie nie odtęczać, tak, w drugą stronę. To był prawdopodobnie mężczyzna, który nie mógł mówić, tak, był niemową z jakiegoś powodu. I z perspektywy społeczeństwa japońskiego, i tu znowu popraw mnie, jeśli się nie mylę, to osoby, które są wykluczone, ponieważ ekonomicznie są niesprawne, osoby, które nie są przydatne dla rodziny, osoby niepełnosprawne, osoby chore, stanowią temat tabu. No właśnie. Tak, tak? I to też jest w filmie pokazane. Nawet podobno nie ma w języku japońskim odpowiednika słowa takiego jak w języku angielskim diversity, czyli różnorodność. Nie wiem, czy tak jest, czy jest taki odpowiednik takiego rozumienia, że społeczeństwo to nie jest
grupa ludzi, którzy są wychowywani i kształtowani jakby pod pewien jeden schemat, jeden model, który jest promowany, tylko ta różnorodność, no to jest też przede wszystkim perspektywa jednostki. Jeśli jesteśmy różni, no to każdy jest jakiś. Natomiast jeżeli mamy tworzyć grupę, to powinniśmy być do siebie podobni też, tak? I też ten mechanizm w filmie, z mojego przynajmniej punktu widzenia, jest bardzo silnie zarysowany. Mówiłaś, jak rozmawialiśmy też o tym przed naszym spotkaniem, że ty miałaś jakiś udział w takich działaniach pomocowych w momencie, w którym doszło do katastrofy, do tsunami 2011 rok i Fukushima. Tak. I to też jest jeden z takich wskaźników, który kulturowo, historycznie buduje społeczeństwo japońskie, czyli trudny geograficznie teren, trudne tektonicznie, katastrofy naturalne, trzęsienia ziemi, tsunami, że społeczeństwo, członkowie tego społeczeństwa, no, muszą ze sobą współpracować, tak, żeby właśnie, tak. Sytuacja trudna się wesprzeć. Właśnie, no, kiedy no, my mieliśmy no, to trzęsienie, no, ludzie. Jak to wygląda w takich trudnych sytuacjach? Jak działa ten kontekst społeczny? Właśnie, naprawdę. No, w tym momencie ja byłam w szpitalu z dzieckiem, no właśnie, no, kiedy on miał, no, nie miał rodzic. 9 miesięcy. I no, ja zostawiałam dziecko w domu, no, z rodziną i pojechałam do Fukushima. Do Fukushima, tak? No, pierwszy raz, no, otworzyłam, no, drzwi i widziałam, no, o wodzie. To jeszcze nie było emocji, no. Padło, że tak jak w Polsce, to ja właśnie chcę zapytać o, jak ty, Aja, widzisz podobieństwa i różnice między rodziną polską a japońską? Różnica. Na przykład w Japonii najpierw komunikacja po prostu, no, w Polsce, no, ludzie, no, pszturają, no, tak, no, pokazują takie emocje, no, tak, no, ale w Japonii, w Japonii nie? Nie, niestety, no, nie pszturają, bo mamy po prostu, no, gadanie. No, gadanie, no, pokazujemy, no, takie, no, emocje z, no, gadaniem. Czyli mówicie o emocjach, tak? Ale, tak? Nie, no, ale nie okazujecie... Tak, nie, tak. Cieleśnie, tak. Ale, no, cieleśnie. Nie mówię, jeszcze, no, słowa, no, o słowa też, no, słów też, no. W Japonii nie, w Polsce, no, mówimy, o, kocham ciebie, ojej, moja miseczka, ojej, ojej, tak, no, takie, no, prosto, ale w Japonii nie mówimy. Tak, no. Wracając do filmu, te takie mikrosytuacje pokazujące więź tej rodziny, tak, to w jakimś sensie też jest zaprzeczenie tego, o czym teraz mówisz, tak, bo oni sobie te emocje pokazywali, tak. Trening, tam się przytulają, tak, się tak, przytulają, no, mówią, to ja, no, blisko, tak. Oni mówią o swoich emocjach, tak. Ojciec, tak. Tego chłopca rozmawia o seksualności, rozmawia o seksualności, o tak, seksualność też, no, to jest, no, normalnie w Japonii tabu. Tabu, czyli tabu, to tak. Właśnie, bo ja mam wrażenie, że Koreda tutaj naprawdę wywraca do góry nogami wszystko to, co co właśnie zgodnie, czy nie? No, 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 no. Albo wiele przynajmniej, tak. A jak ty przyjechałaś i zaczęłaś żyć w Polsce, to co od strony właśnie takich sytuacji, relacji dla ciebie było najbardziej... Relacji, z kim? Kontaktu, tak, z ludźmi, kontakt, tak? Z Polakami, tak? Tak, było dla ciebie najbardziej... O, bardzo, bardzo, bardzo trudno było. Tak. Na przykład, no. Bardzo trudno, bo ja jestem najpierw z Polakami. Najpierw ja miałam, no, bariatkę, taki językową. Barierę. Ten barier, tak. I drugi, no, inna kultura, no, mamy. Inne kryteria. Inne kryteria, tak. No, najpierw, ale, no, kryteria czego? Takie, no, no, taki, no, tak, no, pszczelenie, tak, no, kontakt, no, to
to było no pierwszy rok. Bardzo, no to stresowało mi, naprawdę. Ja nie mogłam, no po prostu, no wcześniej ja mieszkam w Australii, ale no szczerze taki, no dziadko było. I... A tu się wszyscy chcieli tulić, tak? Tak, tak. Okay. Boże, to było w jakimś sensie szokiem. Tak, szok. No, ale to ja widzę, że się zaadaptowałaś, bo widzę, że teraz, że tak powiem, lubisz się tulić. Tak, bardzo lubię. Teraz dobrze, bo już mieszkam no, 2 lata i no wszystko, tak, no. Pierwszym kontakcie, no nie, to jest tak naprawdę taki do pytania, podać dotyk, pytanie, tak. To jest trochę tabu. Bo pomiędzy Japończykami no nie gadają o takim prywatnym, no dzieci. Nawet po prawie, nawet jakby po pracy wtedy, kiedy już spotykałeś tak towarzysko gdzieś w swoim gronie też nie. Nie. Ale w Polsce no gadają. No, to tak, kciuk do góry, tak. Czy kciuk do dołu, że tak Polacy gadają z twojej perspektywy, to okej dla ciebie? To okej, tak, to robię okej, tak, to robię okej, ale no czasami no to, czasami no ściok, tak no. To też tak parę rzeczy, jak mówisz właśnie o tym, że nie rozmawiają Japończycy o rodzinie, ale z drugiej strony też czytając sobie sporo przed naszym spotkaniem, też zobaczyłem, że ma to przełożenie na dwie kwestie, jakby to rozmawianie, jeśli już się tematy rodzinne pojawiają, że ta hierarchia gdzieś wraca, w takim sensie, że podobno, chyba że znowu powiedz, jak to z twojej strony wyglądasz, potwierdzasz, zaprzeczasz, że mężczyźni, jak rozmawiają z mężczyznami, to rozmawiają innym tonem głosu, niż jak mężczyźni rozmawiają z kobietami. Inny głosy? Inny ton głosu. Ton głosy? Kobiety do mężczyzn. Tak. Nie to... tylko do mężczyzn, chyba nie. Nie? Chyba nie. Bo no, wcześniej pan mówi, no uci co to, no. Do swojej rodziny, no tak mówimy, no normalnie, ale... w ogóle nie tylko mężczyźni. Tak, nie tylko mężczyźni. Są taki, no... uczy, no, dla nas no, uczy jest no, rodzina, czyli no, taki bliski rodzin, tak? Ale co to, taki no, przyjaciel, taki no, jest, no. Dalsi. Rodzina czy nie, tak? Dalsi. I do dalszych, no, mówię taki, no, trochę, no, jak się nazywa, trochę wyższej, tak, no, ale no, w każdym razie, no, tak, no, i tak, staramy się, no, być, no, miły. A czy to prawda, że właśnie mężczyźni i kobiety w rodzinie bardzo dużo spędzają czasu osobno, że mężczyźni głównie spędzają czas w pracy z kolegami, tak? I że bardzo takim trudnym momentem dla rodziny, czy dla małżeństwa szczególnie, jest taki moment, kiedy mężczyzna przychodzi na emeryturę, ponieważ wtedy tego czasu spędzają więcej. No i są już, ich relacje wyglądają inaczej, to jest duże wyzwanie dla pary, to tak, prawda? Tak, dlatego to też no problem, bo jak, no, jak mężczyźni chodzą na emeryturze, tak? I no dużo mężczyźni no, chorują psychicznie. Po odejściu na emeryturę? Tak, no, tak, na przykład, no, zapomniałam, taki no, depresja, tak. Tak, bo no, wcześniej, no, bo te, no, do, w Japonii emerytura jest od kiedy? 63, 65, a zapomniałam, tak. No, 63 lat. Tak, no. I no, do 60, do 5 lat, no. No, my pracujemy, no, non-stop my pracujemy. Ja też, no, kiedy ja była, no, kawalerką, no, no, pracowała. Maksymalnie, naprawdę, 2 dni, no, bez przerwy. No, to było normalnie. No, 7 dni, no, normalnie, no. Są badania, no, że... Ale, no,
jak no po, no, no potem, no jak my, no my chodzimy na emeryturze, no po prostu... Trudno nie, się tak, odnaleźć. Tak, tak. Mhm, bo pracy. Jak, bo no, na przykład no ja zwolniłam pracę, no po prostu ja byłam bardzo, no zagubiona. Nie wiem, tak, zagubiona. Bo ja nie wiedziałam, no, jak mogę robić, jak mogę spędzić no, czas, tak, nie, jak nie pracujesz. Tak. Właśnie jest dużo badań teraz takich z ostatnich lat pokazujących, że właśnie gro małżeństw, nie znam statystyk teraz z głowy, rozwodzi się właśnie ze względu na to, że jak ten mężczyzna wraca do rodziny, a jego nie było w życiu rodzinnym przez 30-40 lat, to ci partnerzy nie umieją już być ze sobą w takiej... Nie, to nieprawda. Trudno, naprawdę, no... Właśnie... Czy potwierdzasz, czy, że tak jest, czy... Tak jest. Tak jest. Dobry research. Pani chciała też jeszcze się odnieść, pamiętam, chyba, że coś się zmieniło. Nie zmieniło się. Pomimo, że pan tutaj dużo wyjaśnił, ale bardzo zabolała mnie postać dorosłego mężczyzny, który miał być głową rodziny, zabezpieczać, a wykorzystuje wszystkie myki, żeby nie iść do pracy w nogę. Kombinuje, kombinacje wykorzystuje tutaj kobiety, a nie dzieci, do kradzieży, po to, żeby żyć. To było bardzo bolesne. Bardzo bolesne. Dla pani jako odbiorcy. Tak, okay. Dla mnie jako odbiorcy. Bardzo bolesne. Dziękuję. Proszę bardzo, pan też podnosi rękę. Dla mnie. Ja bym podsumował ten film w ten sposób. To, co normalnie poznaje się jako rodzinę prawidłowo zbudowaną, prawidłowo funkcjonującą, prawidłową tą rodzinę japońską i patologiczną, dysfunkcyjną rodzinę tą. Zadajmy sobie pytanie, która rodzina jest patologiczna i dysfunkcyjna? Ta, którą oglądaliśmy, czy ta właściwa? Gdzie było więcej normalnego życia, normalnej miłości i co należy nazwać patologią? Dostajemy jeszcze światło finiszu i tu ten finisz troszkę zmienia nam optykę. Znaczy, z jednej strony widzimy... Czy pan widzi? Mówi pan ja o swoim widzę, odbiorze. Tak, okay. Widzimy... ja widzę. Nie chcę się poprawić. Ciepły obraz. Dobrze okazywane uczucia, emocje i umiejętność okazywania i uczenia tego młodych ludzi. I w końcu filmu mamy, ja mam perspektywę i widzę, że troszkę ten obraz się zmienia. Nie do końca, ale troszkę się zmienia. Troszkę się zmienia, tam nie jest tak idealnie, jak można by było chcieć z początku filmu. Idealnie w tej rodzinie? Ta rodzina nie jest rodziną, proszę pani. Dlatego, że ta babcia, ja nie jestem przekonany, że ona jest babcią czy rodziną bezpośrednią tych. No nie jest. Nie jest. To jest taka rodzina. Z wyboru. Jaką by być może zaproponował Kushner w drugiej części Aniołów w Ameryce, czyli ludzi, którzy spotkali się i zebrali, że bo im jest tak dobrze. Tak? No, zresztą o tym w tym filmie nie było. Mówimy, że to jest rodzina, ale to nie jest rodzina. Tak? Dwa, że musielibyśmy pewnie, na co już nam czasu nie starczy, zastanowić się nad tym, jakie jest rozumienie, jaka jest definicja rodziny w ujęciu naszym, w ujęciu kultury, którą obejrzeliśmy na ekranie, bo te różnice są ogromne. I właśnie tu też chcemy państwu polecić, zresztą ja wrzucę linka na wydarzenie, bardzo ciekawy dokument Pawła Łozińskiego, czyli to też jest autor
dokumentu z ubiegłego roku, nawet nie wiesz, jak bardzo cię kocham, z profesorem De Barbaro. Paweł Łoziński nakręcił taki mikro serial dokumentalny Japonia. To jest 5 odcinków, każdy jest o innym temacie dotyczącym Japonii. Edukacja, rolnictwo, rodzina. Tradycja i myślę, że obejrzenie sobie takiego, są mikro 30-minutowe odcinki, jak nie, miniserial, obejrzenie sobie tego serialu po takim filmie, po naszej strumieniowanej, wielowątkowej dyskusji może też parę rzeczy uporządkować, pomimo bardzo indywidualnych perspektyw związanych z wrażliwością, swoim patrzeniem, tak, na to, co obejrzeliśmy na ekranie. Naszą ideą na pewno jest to, żeby filmy społeczne, a takim filmem jest, są Złodziejaszki w pewnym kontekście właśnie kulturowym pokazane, były zachętą do tego, żeby troszkę ten świat poznawać i żeby oglądać takie filmy też z uwzględnieniem kontekstów, których dotyczą i w związku z tym trochę też chyba dziękując za nasze spotkanie dzisiejsze. Ale jeszcze pojawiło się tutaj jeszcze głos, tak, tutaj. Gdzie? Tak. O. Jak jest przepraszam po japońsku? Przepraszam, sumimasen. Sumimasen. że na mnie straszne wrażenie zrobiło, tak. Pod koniec, to jest, nie obejdzie się tak spoilera, pracownica, nie wiem, policji czy opieki społecznej powiedziała, że matką zostaje się tylko wtedy, kiedy urodzi tak. sobie dziecko. I to jest właśnie zestawienie tej rodziny z urodzonym dzieckiem biologicznej, normalnej, z rodziną, która nie jest rodziną, a mimo to jakoś lepiej gra. To na mnie duże wrażenie zrobiło właśnie to, ta definicja normalności, która tak nie bardzo się sprawdziła w tym filmie. Dzięki. Panie, słowo podsumowujące. Aja, jak byś chciała podsumować nasze spotkanie? Spotkanie, film? Tak, bardzo by spotkanie było. Dzisiaj dużo słyszałam opinii, tak, jestem bardzo zadowolona, że Polacy myślą, czują o tej firmie. Bardzo dziękuję. Ale chciałabym powiedzieć jedno. Pomiędzy Japonią i Polską mamy różne różnice. Ale ja mogę powiedzieć, że każda rodzina rodzina jest inna. ja nie mogę decydować, która jest to albo to, Nie chcemy tego wartościować, tak? Bardziej chcemy się przyglądać temu, jak jest. Ten film jest taka sprawa, jest oczywiście zawsze w Japonii mamy. Często taka sprawa jest. Że to jest częste problemy, tak? Czyli z jednej strony mówiliśmy, że Koreda jest takim wywrotowcem, który tutaj postawił wszystko rzeczywiście w innym świetle, a z drugiej strony mówisz, Aja, że problem biedy takich relacji jest częsty. Czyli może... Może nie taki wywrotowiec, jak nam się wydawało. Wcześniej mówiłam, miłość, nie widzę miłości. Ale a drugą stronę widzę, coś ciemnego. Dlatego ja nie mogę powiedzieć dokładnie. Ale to jest czyli naprawdę, jak miłość to jest, i jakaś też ciemna strona rodziny, tak relacji. Chciałabym powiedzieć, to jest rodzina, nie mamy takiej samej rodziny, naprawdę. Każda rodzina jest inna, naprawdę. Ale ten film naprawdę bardzo dobrze opowie o naszym problem, naprawdę. Dzięki. Chcesz?
co więcej. No, dziękuję Państwu za spotkanie. Ja zostaję jak zwykle z niedosytem, bo jeszcze chętnie bym podyskutowała, ale może lepiej zostać z niedosytem niż z przesytem. A ja chcę przeczytać coś jeszcze Państwu, bo tu znalazłem taki bardzo krótki wiersz japońskiej poetki, która jest taką propagatorką właśnie też walki o to, żeby pewne zmiany w społeczeństwie japońskim zachodziły, które być może mogą spowodować, że problemy, które zobaczyliśmy na ekranie, będą mniejsze, bo po prostu pewne sytuacje dysfunkcyjne, które widzieliśmy, będą zastępowane przez zdrowe relacje. To jest pani Yosano Akiko, która napisała taki oto wiersz. Nadszedł dzień, gdy ruszyły góry. Mówię, choć nikt mnie nie słucha. Góry po prostu na krótko zasnęły, ale przecież dawniej tańczyły z ogniem. Zresztą nieważne, czy w to uwierzysz, jeżeli tylko uwierzysz, że wszystkie śpiące dotąd kobiety wstały i ruszyły. Dziękujemy bardzo. Oyasumi nasai. Dobranoc. Wszystkiego dziękujemy dobrego. Bardzo. 19 maja zapraszamy na książka. Książka. O. Tak, a ja poprosimy Cię, żebyś wręczyła komuś książkę. Tak, komuś z publiczności. Tak. Komuś.